Halo, halo, cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec i witam was oczywiście w kolejnym odcineczku z FIFA 17 z Mister Adamu 15. Witam serdecznie. Kolejny mecz Ligi Mistrzów, no i tutaj na koniec weź jakaś przerwę jak możesz, trenera muszę wyłączyć, nie wiem czemu. Ostatnio to widzieć się ładnie. Coś mi się poprzestawiało w FIFA w ogóle, dlatego też ostatnio, nie wiem, a i skład się cały mi przedstawił i teraz trener, muszę z tą FIFA troszeczkę podziałać. Troszeczkę przerwy było, no jak wiecie, spowodowanych remontem, ja już Adaś jestem gotowy. No aha, i dzisiaj dobra. Taka kwintesencja Ligi Mistrzów PSG kontra Barcelona. Zobaczymy jak zakończy się ten mecz, no bo w Realu, jak widzieliście, no ten mecz naprawdę nikt się nie spodziewał, że w może się Realu tak to na zakończyć. Pewno nie Madryt był. Na pewno nie Madryt, ale no to co się wydarzyło właśnie w tym meczu, no to głowa mała, nikt się nie spodziewał i no szok, powiem tylko tyle. Jestem ciekawy rundy rewanżowej, wiem, że Barcelona może to zrobić, ale PSG łatwo skóry nie sprzeda i mi się wydaje, że no tutaj tak będzie wyglądało, że PSG jeszcze ruszy do jednej bramki, bo to wtedy już poskromi. Ja już mogę, ale szansa. A to już to była szansa, akcję. No jakby nie patrzeć, to Barcelona nie miała dużo szans w tym pierwszym meczu z PSG. Ciekawe jak będzie tutaj w FIFA. W FIFA będzie inaczej, ja PSG nie umiem grać, ponieważ dziwny atak, nie dość szybki. Ponieważ no Cavani nie jest kimś szybkim, to są dobre strzały. Coś taka a la odpowiedź Ibrahimowicza. Zresztą obydwoje ze sobą grali, więc no tutaj naprawdę o, bardzo podobny. Lag był, tu lagi. Tutaj był niezły lag. O, nawet fajnie tutaj. Uuu, baby. Cool. Oj, trap. No tutaj jeszcze też boli mnie naprawdę, trap słabo broni w FIFA, jeśli chodzi o to. Graliśmy już kilka razy, grałem PSG, no i tutaj nie ukrywam, no takie bramki wpadały, że szok. Miejmy nadzieję, że fajnie ta FIFA dzisiaj wyjdzie. Podaj mu tu, dobra, git. Niezły cawier, pas. O matko. Ale mu wyjął fajnie. Nie wiem czemu ja Pastore, to musiało mi się przestawić, a tego nie zauważyłem. Pastore zostawiłem na środku. Dobra, na spokojnie. Dobrze. Faul? O nie! Ale kurwa, tylko nie Di Maria. No bo Di Maria. Nie, wstał. Wstał, ale podniósł rękę, więc jest dobrze. Podnieś rękę. Angel Di Maria, no to co? Oj, Cavani. No nie ma. Ty co chciał Cavani robić gdzieś? Naprawdę Boże. Powiem wam, w tym roku, no Liga Mistrzów może być ciekawa. Masakra. To co się dzieje, no nie wszyscy się nie spodziewali, że na przykład czekaj, muszę tu huknąć. Że na to przykład nie takie Napoli postawi się Realowi. Ja naprawdę liczyłem bardzo na Napoli, bo jak widzicie, nieźle cisną. Wczoraj mecz z Juventusem, zajebista bramka. Dzisiaj oglądałem sobie powtórkę, bo nie oglądałem meczu, bo był live charytatywny. Za którego wam bardzo, ale to bardzo dziękuję. Podsumowanie zrobimy sobie w jakimś większym odcinku z farminga, bo więcej ludzi na pewno to obejrzy niż taką FIFA. A dzisiaj na szybkości nagrywamy, żeby po prostu ten przestój już troszeczkę zmniejszyć na tym kanale. O, Auriel? Aurier, tak. Aurier, brawo gościu. Zaczyna się. 4-0 PSG. Naprawdę? Ole, tutaj wsadził baśkę. No PSG, naprawdę, szkoda, że no Krychowiak nie gra, no i raczej nie pogra z tego, co się Krychowiak wypowiadał, no, że musi dostać szansę do gry. Ale o taką szansę trzeba walczyć długo, bo jak wiecie, no na taką pozycję Krychowiaka jest chyba ze czterech innych zawodników. No i o wiele lepszy, jakby nie patrzeć, którzy no motorycznie bardziej potrzebują. Jakby nie było w lidze włoskiej, o Jezu, francuskiej, nie ma takich dużych zespołów, przed którymi trzeba się dużo bronić. Krychowiak to taki zespół, taki gracz, który no więcej jest takim defensywnym bardziej zawodnikiem niż ofensywnym, któremu brakuje dużo ofensywnych takich zagrań, że tak powiem. Bo jak pamiętacie, no Sevilla, no to niestety miała taką Barcelona, miała taki Real, miała taki Atletico, tak? No a tutaj niestety w takim francuskiej lidze, no to niestety, o, ale tutaj zjebałem. W takiej francuskiej lidzie, no to jedynie co Napoli i teraz nieźle cisnie klub Glika. We francuskiej? Napoli? Nie, mi się co myli ty masz cały czas, głoską, nie wiem. Kurwa, po wczorajszym meczu tak mi jakoś zostało. Ostatnio sporo tak, oglądałem. AS Monaco tutaj we francuskiej chyba najbardziej. No, no tutaj oni są na pierwszym miejscu. Olympique Lyon myślę, że też tam coś chyba porabia. Też troszeczkę nie grają. Nie wiem jak z Marsylią, bo dawno nie widziałem ich. Oj, nie oglądam. O kurwa. Nie no trafię. Nie wiesz, Di Maria. No tutaj Di Maria. Żartujesz? Kurwa, sfaulowałem go. Alher Di Maria, tu będzie miał. Ty, nie było rzutu karny? Wolnego Ty, nie karny. O kurwa, mać, ale sfaulowałem tym bramkarzem, Klaudio.
Faulował jebak leśny, mały. Dobrze. Spojenie. No. No, nie kop. Jezus Maria, ty co robił? Matuidi chyba tam ze 4 razy uderzył. Ole, spojenie zajebał. O, Messi tam się rzucił. No naprawdę, tutaj Barcelona to naprawdę był tak, tak później na drugi dzień były memy. No to był gwałt przeprowadzony na Barcelonie. Z tego co patrzyłem, jaką dziurę tam w ogóle Rabiot założył Messiemu, byłem w szoku. No, Barcelona miała przez cały mecz chyba dwie sytuacje i to takie nie dość jakieś mocne, tak? Ale powiem wam, że naprawdę, aż takie mecze chce się oglądać? Boże. Co to był? Faul, faul. Kolowałeś mnie. Dlatego sam chcę wykupić sobie Ligę Mistrzów. Niestety Liga Mistrzów tylko jest w NC+. A żeby najtańszy pakiet, który się chce wykupić na NC+, kosztuje 2000 zł kurwa na 2 lata. No tam jest chyba 80 zł tak miesięcznie. Najtańszy pakiet, żeby był właśnie. Oj, tutaj będzie. I to jest właśnie trap. Tu powinien taką bramę wyciągnąć, bo ta piłka nie leciała jakoś mocna. Przypuśćmy tutaj dechę. Bardzo blisko słupka, no, co nie, i dlatego też może. Nie dał radę. Nie wiem, czy ktoś by to wyciągnął, czy nawet Neuer by się rzucił tak daleko. Może byłby dobrze nie, ustawiony. Noyer, musiał Noyer być źle ustawiony po prostu trap. Tak, widzisz? Trap bardzo przesunął się w tamtą stronę. On jest strasznie jest wolny. To jest właśnie to, i on ma strasznie złe ustawienie, dlatego mówię, czego co najbardziej mi się w perze nie podobało w FIFA, to że mam strasznie słabego bramkarza. Mimo overallowo jest dobry, ale tak to powiem wam, lipa totalna. Ojej, ojej. Dobra, na spokojnie. No co, najlepsze szanse teraz na jeszcze jak najfajniejszy mecz chyba jaki się będzie szykował, to jest mecz Borussii właśnie z Benfiką, bo tutaj jest tylko 1-0, no tutaj nie poszło, bo no jeszcze nigdy nie widziałem, żeby Tuchel zdjął Aubameyanga w 50 minucie. Sam Aubameyang nie wiedział, co się w ogóle dzieje nawet. O, ale brama. Ja pierdolę, serio. Rakitic? Serio? Do bani wyskoczył. No, szkoda, bo naprawdę super akcja. Także mówię, no tutaj naprawdę się pogubił strasznie. O, ale mi tu z tyłu zjechał, myślałem, że chociaż coś dadzą. No i chuj. Kurwa, nie ma nikogo, ja pierdolę. Coś mam z obroną, nie tak, bo dziwnie nie mogę cię przypilnować. Dziwnie mi ci zawodnicy wiem odstają. To jest właśnie albo jakiś ja problem jakiegoś, nie wiem, nowego ustawienia, coś w tym stylu, bo mówię, te zespoły mi się zresetowały wszystkie. Trener mi się teraz sam włączył. Dziwna sprawa się dzieje u mnie z tą FIFA. To jest najgorsze, że jak nie padł, to coś z FIFA i nie możemy sobie tak normalnie pograć. Już ostatnio myślałem, że będzie ok. No i chuj, pan nie przeszedł i no. Puk. Wiedziałem, to mówię. Jakby kurwa taka akcja nie przeszła, to naprawdę. Tu możesz strzelać ile chcesz i tu naprawdę wszystko będzie wchodzić. Wreszcie to, co lubią, podania i strzał, tak. Trap jak się rzuca, to jest kurwa patologia, nie? No jest, trochę jest. Dlatego ja też zmieniłem z Ter Stegena na Claudio Bravo, bo moim zdaniem chyba Bravo jest lepszy. Nie, tu już na pewno tak nie będzie, bo mówię, PSG to nie jest taki zespół, który mi pasuje, tak? O Jezus. O, zjebało, rykoszet. Bo mówię, nie ma szybkiego napadu. A ja nie gram jakoś tak zbytnio. Ja też po 12 porażkach z rzędu w FIFA już przestałem wierzyć w ludzkość. Kto tu, Łukasz? Wczoraj najpierw kontuzją. Remis z Bolkiem, potem wygrana. Trochę mi dała radości z życia. Aj, nie tu. Dobrze. Aha, kurwa. Aha, okej. Okay. Tu tylko chyba. Okej. Okay. Aha, ja pierdzielę, źle przyjął. Dobra, tu już masakra, pogubiłem się kompletnie. W ogóle też zapraszam za światło, ale lampka mi wysiadła. Musiał. O, broni! No i chuj. No nie wierzę. Brawo, ty! Skoczy, ty. Chyba posłuchał, co powiedziałem. Żeby przyspieszyć. Dawaj, gościu, troszeczkę. No nie wierzę. A i ścisnęli teraz ładnie. No ładnie, ładnie. Koniec pierwszej połowy. Całkiem spoko. Tyle mogę powiedzieć. Ale tu jest bardziej taki zespół pod Adasia, bo Adaś dużo gra podaniami, dużo gra piłką. I tutaj właśnie naprawdę pasuje ten. Wystarczy tylko dobrze strzelać, a to też ostatnio. Ten zespół pod Adasia. Kurwa, co on się tak pcha tu w środek, nie może przejść nic. Dobra, czekajcie. Zobaczymy, co tu się wydarzy. Boli mnie też to, że nie mogę grać tym moim padem. Masakra. Jest tak wygodny i w ogóle, a ten mój, no to jak sami widzieliście na prezentacji pokoju, porażka totalna. Nie było Paulo, ty cud. Tutaj Matuidi. To mnie zaskoczyło, że tam nie było faulu, ale okej. Angel Di Maria. Di Maria!
O Jezus Maria, ten to ma ciąg. No ma, ma chłop. W szoku jestem, no ale te dwie bramki ale to pokazały... Ale ja specjalnie tak krzykłem, żeby go wystraszyć. O Boże, dobrze, dobrze, myślałem, że zjebie. Tutaj naprawdę, o. No dobrze, że na tą stronę mu przerzucił. O Boże, jak mu wyci... O, fałdę. Serio? A kto tu jest? Aurier. A to jest prawy? A no ja myślałem, że to środkowy jest. O Jezus. O ja sobie takim kurwa nie, widzisz, idę. Ja nie mogę, nie mam obrony. To jest nie to, że ten. Nie mogę do ciebie dojść. Tak jakby mi się w ogóle ten. Pressing. No. O Boże. Ale się tam wepchłem, kurwa, gdyby nie bramkarz to. Ach. Ja pierdolę ten ale z miejsca, tak co uderzył. Z dupy, co nie? No z dupy, co tak kurwa lewą, no ale lewą. No. Szok. Mówię, coś jest nie tak. Mam podłączoną cały czas kierownicę, a Adaś mówi, że niby nie koliduje. Nie, u mnie nie, no nic nie ma, jak tam chce, no wiadomo. Nie zawsze może strzelę tam, gdzie chce. Tylko, że wiesz, ty grasz na klawiaturze, nie? A ja gram na padzie. Zresztą też kontroler, czytałoby mi go też jako głównego kontrolera. Dobra, wtedy, wymusił V, o to chodziło, brawo, brawo Cavani. Edinson Cavani. Oj, za głęboko. Ale dobrze na Cavani go zagrał. Kurde, szkoda, że mu tak głęboko to wgrałem. Za głęboko? Kurde, blisko, blisko. Lubię to rozegranie. Hesse! Hesse. Konkretny Hesse. Jak Hesse jest z Realu sobie. No i powiem ci dobrze, że przeszedł. Tu trochę więcej chociaż dają mu grać. Na pewno ma większe szanse, bo... Tam Ronaldo. O kurwa, przeszedł. Gol. Co? Matuidi. To cud, że Matuidi nie trafił. Jakim cudem to nie weszło? No po prostu miałeś pecha. Ja też wiele razy dziś strzelałem, co nie? I nie wchodziły takie proste sprawy. Ojeju, tutaj teraz już. Dobra, tu już jest kontra. No i jeszcze tu Neymar wybiega. To niezły Neymarek, to jest Messi. No i teraz białe fryzury obydwoje FIFA. Kurwa. Ale go wypchnął ładnie. Fajnie. Zatańczyłem fajnie, tylko szkoda, że nie wypchnął. Dobra, ej, 60 któraś minuta, gościu, tu zmiany są potrzebne. No i nie o, ma problemu, pastore. Wiesz, ja to tam nie mam na kogo zmieniać z jednej Benarfa. Strony. Nie jest jedna taka. Krychowiak tutaj. Matuidi, kurwa. Verratti. No dobra, to nie, za tego to proszę. Andrzej Wieszka masz kurwa. Szczerze, też nie mam zbytnio. Ja pierdzielę. Verratti. Trochę pozmieniamy, zobaczymy jak. Ej, to są wolni, nie mam mowy ty, nie mam jak zmienić. Matwili to tu jeszcze coś może zagrać. Dobra, trudno, jeszcze chwilę damy im czasu. No bo tu dobry mecz jest. Ja pokombinowałem, jak przegram to będę se pluł w twarz, co nie? Dosłownie. Bo odjebałem manianę taką, że... O kurwa, jaka akcja, no co ty, ale kurwa, za długo czekał tutaj Cavani z tym podaniem. Bardzo dobrze. No i tutaj Matuidi dajesz. Oj, bardzo ładnie. Kurwa, co to było? Nie wiem, nie pomogę. To nie, aha. To już są zmiany? O Jezus, i do Messiego, no. Ładny. Masakra, oni się jak rozstępują, to jest szok w ogóle. No tutaj już na pewno nie będzie takiego wyniku, jaki był w realnym spotkaniu. I tutaj prawdopodobnie grając wcześniej. Kurde, ale tutaj jest teraz ucieczka. Obstawilibyśmy na Barcelonę. Tak. Zobacz, zobacz jaka kontra. Dobra. Bardzo ładnie. Kurde, chciałem, mówię, wepchnę się, może mnie sfauluje, a tu nic. Masz, to ja mam Davida Suareza jakiegoś? O Jezu, ty żeś zagrał mu zajebiście, gościu. Kogo ja kurwa wrzuciłem, że jakiegoś mam Davida Suareza? Dobra, kurwa, ty po co wyszedł trap? Aha, a nie trap, tylko ten. Co mój? O Boże, kto tu do główki do niego dobiegł? O kurwa, dobrze. Aha, okay. Aha, nie. Okej, okay, everybody, dawaj, daj zmiany. Trudno. Poczekaj, nie mogę nic. Aha, to teraz. Ja mam zmiany, dobra, zrobimy sobie zmiany jeszcze. Nie wiem, nie wiem, naprawdę ciężko a mi tu. Ten Suarez, to jest Dawid, o Boże nawet. Mamy dwóch, aha, Suareza zdjąłem ze Suarezem. Przepraszam. Hesse, Lukas, no kurczę, nie pomyślałem, nie wrzuciłem skrzydłowych.
szczerze, tutaj Maxwell, ale Maxwell nie jest szybki. Tutaj Kurzawa jest szybszy. Dobra, ostatnia zmiana. Może też jeszcze pomoże. No dobra, trudno, trzeba wrzucić obrońcę na lewo, bo nie mam. Aha. Bardzo ładnie zaszłem. Okej. Everybody to the club. Nie, nie czuję, nie czuję tej obrony. To trochę jak wczoraj w meczu Manchester United. Napoli, ale teraz zjebała moja obrona za. Fuh! Fart! A kto to? Nie wiem. Też nie wiem. O Jezus Maria. Di Maria! Ben Arfa. Nie, Ben Arfa, no tak. Aha. To by mógł tak być niski w tym. No nie, Verratti mógłby być jeszcze niski, tak jak. Ale hatem tylko mnie tak huknąć. Ale piznął fajnie. A tu, tutaj ten, wiesz co? Najgorsze co było? Ja mówię chuj, zjebałem, bo sobie puściłem piłkę, a ty zbiegłeś mi do środka. Nie, w ogóle nie mogę nimi operować, co nie? Zmieniałem ich, a oni kurwa uciekali. Trochę jak... O Boże, co tu się stało? Ty, ludzie. No nie odwalajcie, no maniany, kurwa, panowie. Ojej. Chyba jednak to, że zmieniłem trochę, to przesadziłem to. Aj, przesadziłem. Chyba przesadziłem trochę z tymi zmianami. Chciałem pokombinować, a Barcelona... Barcelona się nie da przekombinować. Nie da się przekombinować Barcelona. Brawo, nie, czy wiesz, ja... Nie, mi nawet inna formacja nie pasuje, dlatego też ja nie wiem, jak ja bym nimi zagrał. Też nie wiem. Chciałem wyjdzie. Już przekombinować. Dobra. Serious? Dobra, ale dobrze, remis może być. Będzie łatwiej w meczu. O, ale tu. Kurwa. Serio, dowrócił do tego. Dobrze, że wrócił. Mądrze. O Boże. Ja pier. O Boże. Co jest z obroną, to ja nie wiem. Masakracja. No nie, dobij to. Dobrze. Ja pierdzielę. Końcówka jeszcze tutaj. No fuck you. Hatem. To był hatem, zakład. Tylko on tak. Na pewno, no ma tą opaskę go. A nie, wszyscy mają to kółko. To jest kółko go. Jebany, jakie zrobił zmiany. Zjebałem to. No tutaj widzicie tą różnicę pomiędzy Pastore a właśnie hatem Ben Arfa. Ben Arfa, no, co ty? Ben Arfa to jest kozak. Do tego nie ma szans, żadnych szans nie ma Krychowiak właśnie z takimi gościami jak. No mówię, jak tu jest sześciu piłkarzy, środkowych, pomocników, ofensywnych, defensywnych w jednym składzie, to jest. No mówię. Dlatego mówię, wiele zespołów, tak jak Barcelona, Real chce właśnie tych pomocników trochę pokupować, no bo jak widzicie, no nie wiem, czy jest no inny jakiś klub na świecie, który ma taką predyspozycję, jeśli chodzi o środkowych pomocników. No tutaj może na każdą pozycję gdzie chce ich wstawić. Mówię, są strasznie ofensywni. Jak przegrać wygrany mecz trochę, to nie? A takich potrzeba właśnie. Dobra. Kurwa! Dobrze, odbiło się jeszcze odpięty chyba twoje. Lukas! Ody Rabio, coś tam się wydał, gościu. Ale tutaj jeszcze... No nie wierzę! Już go trzymał go, już mówię chuj. O Jezus. Najgorszy błąd. Po co tak się spieszyć? No ja pierdzielę. Nie wierzę, jak wyjął. Nie spieszę się, koniec. Ale bym to ja stracił pierdolę. W ostatniej końcówce. Nie no. Ben Arfa, nie, Arda Turan, przepraszam, Ben Arfa. Arda Turan był. Tu też ładnie to poszło. Nie wiem, kto tu uderzył. Matuidi chyba. No dobry mecz, wiem, dobry mecz. W Barcelonie nie da się zrobić zmian, żeby pokombinować, było lepiej. A ja też nie miałem dobrych zmian, udało mi się zrobić. Naprawdę tutaj Ben Arfa porobił, szacun dla niego. I co, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Kończymy u Adasia, gdzie już was bardzo serdecznie zapraszam. Tą pierwszą część Ligi Mistrzów. Runda rewanżowa już niebawem. Także dzięki wielkie za uwagę, do kolejnego odcineczka. I na razie, trzymajcie się, cześć. Hello.